Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Komarówka Podlaska, dobiega końca kolejna kadencja samorządu naszej gminy. Ta kadencja jest kadencją wyjątkową, jest to bowiem pierwsza kadencja, która jest kadencją pięcioletnią, ale ta pięcioletnia kadencja była naznaczona wieloma zjawiskami, które wcześniej nie miały miejsca. Myślę tutaj choćby o pandemii COVID-19, pandemii, która niosła i wielkie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, ale także rozmaite obostrzenia, którym staraliśmy się sprostać. Gdy tylko pandemia ustąpiła, wybuchła wojna na Ukrainie. Chcieliśmy przyjąć i pomóc dla jak największej ilości mieszkańców Ukrainy, których wojna wyrzuciła z ich domów. Staraliśmy się to zrobić dobrze, oddając całą swoją wiedzę i przede wszystkim nasze serca tym mieszkańcom, którzy musieli przed wojną uciekać. A zaraz za wojną przyszedł kryzys energetyczny, szybujące ceny węgla, ceny opału, wszystkie dodatki, które rząd wprowadził, ażeby zniwelować skutki tego kryzysu. Staraliśmy się mieszkańcom dopomóc, aby szybko, skutecznie i sprawnie dać pieniądze, żeby można było kupić węgiel, kupić opał, żeby nie była straszna zima. Ale pomimo tych wszystkich okoliczności, o których tutaj mówię, jako samorząd naszej gminy staraliśmy się zrealizować wiele inwestycji, na które nasi mieszkańcy czekali. O tych inwestycjach ja mówiłem wielokrotnie, szczegółowe sprawozdanie zdałem na ostatniej sesji Rady Gminy, ale za te wszystkie inwestycje chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, dzięki którym one mogły być zrealizowane. Tutaj myślę przede wszystkim o radnych Rady Gminy Komarówka Podlaska. Bardzo serdecznie dziękuję za tą konstruktywną pracę w tej kadencji samorządu. Dziękuję wszystkim sołtysom, radom sołeckim. Bardzo serdecznie dziękuję paniom z kół gospodyń wiejskich, z zespołów śpiewaczych za całą działalność i kulturalną, i tą działalność, którą na co dzień w swoich sołectwach prowadzą. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować druhom strażakom ze wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy za tą działalność ratowniczo-gaśniczą, ale też za tą działalność kulturalną, za działalność patriotyczną, bo zawsze druhowie strażacy są z nami. Podziękowania kieruję również do pracowników Urzędu Gminy Komarówka, do pracowników jednostek organizacyjnych wraz z ich kierownikami, dyrektorami. Kłaniam się i wielkie słowa uznania wobec nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników szkół z dyrektorami i kierownikami tych jednostek. Bardzo serdecznie dziękuję również sponsorom, którzy przez całe 5 lat wspomagali nas finansowo, organizacyjnie. To jest bardzo ważne, że mamy wokół siebie ludzi o otwartych sercach, otwartych umysłach, którzy nas zawsze widzą i te nasze potrzeby wspomagają. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy włączali się w budowę tej wspólnoty, jaką jest gmina, pracując, działając społecznie, działając w wielu miejscach, czynami społecznymi, angażując się nieodpłatnie, poświęcając swój czas, swoją energię i zaangażowanie. Wam wszystkim za to dziękuję. Był to pięknie spędzony czas, czas, który dał te efekty w postaci zrealizowanych inwestycji, które każdy obserwator, który tutaj do nas, kto mieszka, żyje, przyjeżdża, może zauważyć. I szanowni Państwo, gmina nie działa od wyborów do wyborów. My planujemy już kolejne inwestycje. Na te inwestycje mamy zabezpieczone środki. Wymienię tutaj choćby inwestycje w infrastrukturę szkolną, remont szkoły podstawowej, budowa przedszkola samorządowego wraz z oddziałem żłobka, dalszy rozwój infrastruktury i sieci wodno-kanalizacyjnej. Jesteśmy już po przetargu. Polski Ład, rozświetlamy Polskę. Tutaj też będziemy wymieniali oświetlenie uliczne w każdej miejscowości, tak żeby od jesieni można było już przy tym nowym, oszczędniejszym świetle tutaj korzystać z naszych chodników, placów, dróg i ulic. Mamy zabezpieczone środki na budowę chodnika w miejscowości Derewiczna. Długo wyczekiwane inwestycje drogowe na drogach powiatowych, przegaliny duże, Żulinki, Żelizna, Kolembrody.
Bardzo duża inwestycja, około 7-milionowa, jeszcze w tym roku będzie zrealizowana. Chcemy wykonać jeszcze wiele, wiele innych inwestycji, i mniejszych, i tych większych, te, które służą wszystkim mieszkańcom, żebyśmy dalej mogli wspólnie pracować, wspólnie rozwijać, budować naszą gminę. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Bardzo proszę o oddanie głosu na mój komitet wyborczy, na radnych z tego komitetu. No i oczywiście proszę o zagłosowanie na mnie, żebyśmy mogli, tak jak powiedziałem, wspólnie rozwijać i budować naszą małą ojczyznę, gminę Komarówka Podlaska.